Zachodzi słoneczko, jest cudownie. Jak słyszycie, tam z daleka zalatuje muzyka. Ktoś się relaksuje, robi różno. Kto chce sobie jeszcze pływa. Także kochani, każdy znajdzie coś dla siebie. Jeden pływa, drugi siedzi, trzeci bawi się przy muzyce. W tym naszym świecie każdy coś znajdzie dla siebie. Każdy. Nie jest nudno na naszym świecie. Zobaczcie, ja tu przyszłam na moment. Ile już tu atrakcji, ile odgłosów, ile dźwięków. W jednym momencie ile rzeczy mogłam zobaczyć. A później cudownie zasnąć sobie. Zawsze zachęcam do oglądania przyrody, bycie z przyrodą, bo to jest coś fantastycznego. Przed snem to naprawdę jest cudowne. To jest lepszy relaks niż siedzenie przed telewizorem i słuchanie zbędnych wiadomości i nakręcanie się, jak to jest źle na naszym świecie. No o to chodzi, że właśnie nas nakręcają, że nam tak źle, jak to jest źle, co politycy i tak dalej. A co was to obchodzi? Zróbcie sobie tak, żeby wam było dobrze, cudownie. Relaksujcie się, kochajcie, szanujcie i zobaczycie, że świat automatycznie zacznie się zmieniać. Bo słuchanie tylko negatywów do niczego nie prowadzi. Naprawdę do niczego. Wszystko jest w nas. O wszystkim decydujemy my. Nawet jak żyjemy sobie w jakimś kraju, gdzie wydawałoby się, że jest niefajnie. Zawsze można znaleźć swój zakątek, swoje miejsce na ziemi. Zrelaksować się, a zrelaksowany człowiek wypoczęty naprawdę inaczej spogląda na świat. Człowiek pędzący, zaharowany, zatroskany, nie widzi piękna. Oczywiście, że nie widzi. Widzi tylko same troski, smutki, żale, kłopoty. Przyciąga je jeszcze bardziej, ponieważ zasila swoją energią. To wszystko. Ja już wiele razy wam pokazywałam, jak się bawię, jak korzystam z życia, jak się relaksuję, czym się cieszę. Zobaczcie, ja wam pokazuję same takie proste rzeczy. Najprostsze, jakie mogą być. Każdy je może wykonać. To jest zadanie do wykonania. Tu nie trzeba żadnego wysiłku. Nie trzeba się oddalać ileś kilometrów od domu. Obok każdego waszego domu, każdej miejscowości jest jakiś plac, jest jakieś miejsce. Jak nie woda, to park, to jakaś piękna ścieżka, to trasa. Zawsze można coś znaleźć, kochani. Oddalić się troszeczkę rowerkiem, samochodem, jeżeli ktoś ma, większość teraz ma. I można tak się relaksować. Naprawdę, zacznijcie w to wierzyć, zacznijcie to stosować. Bo patrzenie tylko na to z boku i myślenie, że się tak nie da, do niczego nie prowadzi. Da się, kochani. Ja jestem na to dowodem. Już tyle razy pokazywałam różne rzeczy. Mówiłam wam też piękne rzeczy, miłe. Jak można się delektować. No to ja was zachęcam do takiego cudownego życia, kochani. Delektujcie się życiem. A zobaczycie, jak będzie wam cudownie. Nie mogę się patrzeć pod słoneczko, bo mnie razi. I ono sobie tam zachodzi. No to ja was żegnam, kocham. Jadę sobie dalej.